Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, recenzja skutów Hendersonów Zero, czyli butów od skuta Hendersona, czyli no ciężko mu będzie, ale dalej kandydata do Rookie of the Year tego sezonu. I to CW jest ładne, ale to co miał ostatnio, takie jakby świąteczne czy coś, o jest, ale dowalone, kosmiczne po prostu, przepiękne, więc myślę, że w przypadku tego buta, jak i w przypadku Lamelo, będziemy mieli kilka fajnych CW. A czy warto kupić te buty? Zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw pamiętajcie subskrybować kanał. Dodatkowo pamiętajcie polubić ten film i lecimy z recenzją. Ogólnie uważam, że buty warto kupić. Czy za cenę 519 zł? Uważam, że nie. Uważam, że kupiłbym je na jakiejś promce. Wiem, że już dzisiaj na Discorda w nocy ktoś wrzucał, że już były przecenione chyba o 20%, czyli to już by było 400 zł i wtedy uważam, że jest to dobry pick. Uważam, że one będą jeszcze taniej, bo to Puma, więc ostatecznie pewnie będzie się dało je kupić poniżej 300 zł i wtedy uważam, że będzie to bardzo dobry pick, ponieważ są to buty, które będą idealne i na outdoor, i na indoor. Ponieważ testowałem je i na indoorze, i na outdoorze, specjalnie dla was to zrobiłem, przetestowałem je na zewnątrz i nadają się. Kleją fajnie, trzymają nogę, spoko. Wytrzymałościowo, no uważam, że będzie giga mocno, więc będzie to fajne połączenie. One i Don Issue 5 będą fajnym takim połączeniem dla butów indoor-outdoor, że możesz sobie przeskakiwać, i a nie chcesz wydawać aż tak dużo siana, a te są jeszcze tańsze, więc to będą bardzo dwie dobre parki do tego. Dodatkowo nic nie uwiera, nic nie przeszkadza. Specjalnie robiłem tak, że na początku treningu 13 w nich prowadziłem i dopiero potem robiłem swoje treningi, żeby troszeczkę zmęczyć w nich stopę, żeby zobaczyć jak ona tam popracuje, tak wiecie, na takim... Bo dla mojego Achillesa większym zmęczeniem jest prowadzenie treningu takiego komuś, w kosza, niż robienie swojego. Po swoim będzie obolały, ale po takim chodzeniu, dreptaniu, tu czegoś pokazaniu, on będzie wykończony. Więc tutaj sprawowały się super. Może troszeczkę lockdownu stopy brakuje, to na pewno. I amortyzacja, wiadomo, no jak to w Pumie, amortyzacja nie należy do topowych. Nie będzie to top, na taki wie... No dobra, poza All Pro Nitro, bo tam naprawdę jest fajna amortyzacja. Ale jest to dobra, porządna amortyzacja, która ponad 110-kilowego faceta utrzymuje, więc ja nie widzę problemu, żeby w nich grać. I dla mnie są to bardzo, bardzo fajne buty. Nie wiem, czy będą w tym roku Pumy Court Ridery Chaosy, czy trójki, czy czwórki, czy Court Ridery po prostu nowe będą na sezon outdoorowy, ale uważam, że te będą spokojnie w topce butów outdoorowych i to bez zawahania je tam dam. I na pewno będę polecać każdemu, kto chce sobie kupić porządne buty outdoorowe, do tego wyglądające dość ciekawie, bo no na razie te CW, które mieliśmy do zobaczenia, są ciekawe, zdecydowanie są ciekawe. Poza tym Puma ogólnie robi ciekawe CW, no bo z Nike'iem to ostatnio tak ciężko, no Reverse Grinche, które tak będą na kanale, no okej, to Kobe i Reverse Grinche, więc no dlatego, no Perle zobaczycie jutro, no dobra, już zaspoileruję, jutro zobaczycie Antperle. No są spoko, ale czy są jakieś wybitne? No nie powiedziałbym. No bo są różowe i ja lubię różowe, no to dlatego, ale... Troszeczkę designu tam włożone, a tutaj coś ciekawiej, chociaż tak jak podkreślam, Puma też ostatnio zamula z CW i zamula z designem. I na początku wchodzili dużo grubiej, teraz troszeczkę spowalniają. I to mi się nie podoba, za to będę ich opieprzać. Za to designowo zaczyna się bardzo mocno rozpychać Adidas i bardzo, bardzo me gusta. No, a Adidas pojutrze prawdopodobnie. Prawdopodobnie, zobaczymy. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku już jutro. Dobra, nara.